Szanowni Państwo, chciałabym zacząć już nasz następny punkt programu, więc tutaj prośba o szybkie peregrynacje, jeżeli ktoś jeszcze zamierza zmienić. Wiem, że dzieje się bardzo dużo i program jest napięty. A ja teraz mam wielką przyjemność zaprosić Bartosza Majewskiego z We Make It. Cześć, dzień dobry. Bartek, od razu mam do ciebie pytanie, ponieważ na naszej poprzedniej konferencji, też tutaj w Kinotece, Reach for Bees, koledzy z krypto mówili, że co jest plusem, ale też minusem krypto, że jest to jednak bardzo dobrze zintegrowana społeczność, ale dość zamknięta i edukowanie rynku, ten marketing i promocja, o której będziesz teraz mówił, jest dosyć wymagająca i ciężka. I jak ty na to patrzysz? Myślisz, że da się przebić do mainstreamu, czy to jeszcze chwila? Myślę, że wszyscy tutaj zgromadzeni dzisiaj posłuchamy o tych błędach, które najczęściej są popełniane w marketingu dla branży krypto. I mam nadzieję, że może wypunktowanie czasem tych oczywistych spraw sprawi, że po prostu unikniecie ich przy swoich projektach. Super, no to ja już zostawiam głos tobie. 15 minut, a Państwa zapraszam bardzo do słuchania. Okej, cześć wszystkim. Pozwolicie, że skorzystam z telefonu, żeby widzieć też, co mam za sobą, bo niestety nie działa nam tu ekran. Jestem z agencji We Make It. Prowadzimy dużo projektów krypto pod kątem marketingu. Działamy kompleksowo i wymieniłbym tutaj kilka najpopularniejszych, najczęściej spotykanych błędów podczas prowadzenia marketingu dla projektu krypto. Pierwszym błędem będzie strategia. A co to? No właśnie, wiele projektów krypto, jak i startupów generalnie technologicznych zapomina, że strategia to fundament wszelkich działań marketingowych i bez niej właściwie działania marketingowe, prowadzenie jakichkolwiek działań marketingowych to błądzenie po ciemku. Strategia marketingowa wiadomo, że składa się z wielu elementów, ale w uproszczeniu jest to analiza rynku, konkurencji, produktu. W tym dokumencie znajdziemy też misję, wizję i cele przedsiębiorstwa, cele naszego projektu, ale i do kogo, co i w jaki sposób będziemy komunikować. Dobre przygotowanie strategii naprawdę jest w stanie nam zaoszczędzić dużo czasu, nerwów i pieniędzy. No i właśnie, o pieniądzach nasz kolejny problem. Pieniądze, których nie ma, albo pieniądze, których nie mamy. Ponieważ w celu zebrania finansowania trzeba ponieść koszty. Czasem są to niemałe koszty. I pamiętajmy, że bardzo często, żeby zebrać więcej, potrzebujemy czasem więcej swoich środków wyłożyć. Projekty, które planują budżet wyłącznie na podstawie pieniędzy, na podstawie środków, do których nie mają realnego dostępu, no są narażone generalnie na duże ryzyko, na fiasko. Pozyskanie finansowania i zbudowanie społeczności jest często długotrwałym procesem. Nawet jeżeli projekt chce sprzedać, wymarketingować coś więcej niż tylko obietnicę, kiedy ma już gotowy, ma MVP albo gotowy produkt. Sam koszt IDO i jego promocji powinien być uwzględniony wcześniej. Bądźmy świadomi tego, że nie zawsze uda nam się zebrać te środki do pewnego momentu, który sobie go założyliśmy. Dlatego starajmy się jak najlepiej rozlokować po prostu nasz budżet w czasie, żeby osiągnąć zamierzony efekt i nie wyczerpać własnych zasobów przed zebraniem finansowania. No właśnie, koszty. Niedoszacowanie budżetu. Nie wiem, czy wszyscy zdajecie sobie sprawę ze stawek panujących w branży krypto. Jeden baner na tydzień w jakimś portalu dość popularnym związanym z krypto może kosztować nawet 65 tysięcy złotych. Krótka wzmianka u dużego amerykańskiego influencera o waszym projekcie może kosztować nawet 50 tysięcy dolarów. Więc wiadomo, że marketing takiego typu można prowadzić też niższym kosztem, ale generalnie to wszystko zależy od tego, co sobie założyliśmy w naszej strategii i grupie docelowej. No i nieuwzględnienie tego rodzaju kosztów później wpłynie na jakość naszej komunikacji na pewno i na jakość prowadzonych naszych działań, przez nas działań marketingowych. No właśnie, i tutaj kolejny punkt. Emocjonalne podchodzenie do projektu.
To jest częsty błąd. Tylko nie zrozumcie mnie źle. Wiadomo, że każdy jest zaangażowany w projekt, który tworzy. Bardziej tutaj chodzi o nietrzymanie się planu i założeń wcześniej poczynionych. Brak wiary tak naprawdę w to, co założyliśmy sobie wcześniej, skutkuje tym, że często zaczynamy od początku. Normalnie na przykład przygotowanie kampanii może zająć x czasu. Zakładamy sobie, że pierwsze jej efekty na przykład będziemy widzieć po 2-4 tygodniach i tutaj wkracza nam jakaś osoba decyzyjna, która jest niepewna, zniecierpliwiona, no i podejmuje decyzję o tym, żeby zakończyć daną akcję przed jej planowanym terminem zakończenia, że tak powiem. No i co się dzieje? Przepaliliśmy budżet, działaliśmy na żywioł, wychodzimy z całej sytuacji z przepalonymi pieniędzmi, z brakiem jakichkolwiek danych do przeanalizowania i musimy zaczynać od nowa i wszyscy są zdemotywowani, bo robią to samo jeszcze raz. No i znowu, na przykład mamy tą kreację reklamową, którą musimy dojść z nią jeszcze raz do tej samej grupy docelowej. To jest kolejny błąd. Właśnie grupa docelowa powinna być określona wcześniej w strategii. I to też jest naprawdę może trywialny błąd, ale dużo projektów popełnia to wciąż i wciąż i wciąż, że albo robi złą komunikację, albo zapomina o tym, że nie powinno się komunikować tylko do jednej grupy docelowej, jaką są na przykład inwestorzy. Bo zapominamy często o ludziach, o użytkownikach, o kimś, kto rzeczywiście będzie tego produktu lub usługi używał. No i tutaj trzeba wspomnieć o tym, że jeżeli tylko i wyłącznie kierujemy to do inwestorów, pod warunkiem, że oni nawet zostaną z nami na dłużej, no to, to mamy problem, bo nie zbudowaliśmy wcześniej sobie community. Nie utrzymaliśmy pewnie ceny tego tokena. No i właśnie mamy problem z komunikacją. A komunikacja to kolejny błąd. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Kiedy kluczowe informacje nie są przekazywane w zespole, mamy problem, dlatego że każdy myśli, że mamy inny cel, w ogóle projektu i takie rozbieżności powodują później opóźnienia i nasze wysiłki są rozproszone i wolniej osiągamy te cele. No i tak samo problemem przy komunikacyjnym jest na przykład zbyt duża ilość osób decyzyjnych. Problem bardzo częsty przy współpracy z zewnętrzną agencją. My jako agencja w momencie, w którym wiemy, że u klienta jest 5 osób albo nie są przypisane odpowiednie osoby, które rzeczywiście decydują o danym jakimś procesie, no to generalnie jest to rozwlekane, czas jest przepalany, pieniądze są przepalane i nikt tego nie chce. Często trzeba wspomnieć o tym, że to przepalanie tego czasu jest spowodowane też brakiem odpowiednich narzędzi. Pamiętajmy, że Slack czy Telegram, komunikatory tego typu nie mogą być miejscem, w którym dzieją się procesy. Nie powinno być to miejsce do zarządzania procesem. Do tego są inne programy. No właśnie, jak mówimy o programach, to może też powiemy o konwersji, której często nie ma. I tak naprawdę o tym, że nie mierzymy w żaden sposób, nie wyznaczamy sobie żadnych KPI, nie mierzymy sobie tego, jak i do kogo chcemy dotrzeć, w jakim czasie. To jest ważny problem, bo jest to dość częsty problem. Kolejnym błędem też jest wiarygodność. Zbudowanie wiarygodności i zaufania jest istotnym zadaniem przy przyciągnięciu inwestorów oraz pozyskaniu finansowania. A bycie anonimowym teamem to zadanie mocno utrudnia. I projekty często nie zdają sobie z tego sprawy i nie przypisują tych trudności w zebraniu funduszy, tej anonimowości, ale marka osobista naprawdę jest często kluczem do zwiększonego zaufania, jest kluczem do sukcesu.
i przez niepokazywanie zdjęć, czy niepodpinanie swoich LinkedInów, przez niebudowanie tego zaufania, mamy później problemy. A taki transparentny profil na przykład founderów stawia ich w innym świetle, w oczach VC-ków, w oczach inwestorów, w oczach potencjalnych partnerów. No i kolejnym etapem w budowaniu tej marki osobistej byłoby oczywiście zwiększanie tego zaangażowania medialnego w formie jakichś tam właśnie AM czy live'ów na YouTubie. I w momencie, w którym już team jest widoczny w mediach, pojawia się nam kolejny problem. Jest to PR-owe niedbalstwo. No właśnie, co jeśli te kluczowe w projekcie osoby zaczną być już na tyle medialne, że ich głos będzie postrzegany też jako, ich prywatny głos będzie postrzegany jako głos projektu. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w pewnym momencie ten głos lidera jest głosem projektu i nie ma tam miejsca na wyrażanie bardzo kontrowersyjnych opinii, nie ma miejsca na błędy, takie jak są tutaj wypisane. I nie ma też czegoś takiego, co się nawet zdarza, co jest najgorsze, na przykład publikowanie pod wpływem. No i takie akcje generalnie powodują, że konieczne jest uruchomienie zarządzania kryzysowego, które jest nie dość, że drogie, trudne. Funderzy sobie, czy tam team sobie przysworzył tego czarnego PR-u i trzeba ich jakoś ratować z tego. A trzeba pamiętać, że stabilność lidera to też stabilność projektu i pokazanie firmy po prostu prosperującej, dobrze funkcjonującej. No i co? Chyba szybko, żeśmy 4 minuty. No to kolejny slajdzik. Mogę wam powiedzieć o agencji, że prowadzimy wszystkie działania tak naprawdę, które chcielibyście mieć w swoim projekcie. I bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do naszego konkursu, w którym możecie wziąć udział, skanując QR kod po prostu chyba na jednym z ostatnich slajdów. O właśnie, ten. To wygranie jest darmowy audyt social media dla waszego projektu, ale jeżeli wypełnicie tutaj nam formularz, to może zgłosimy się do was, nawet jeżeli nie wygracie, a losowanie jest o godzinie 17 na naszym stoisku. Będzie można zobaczyć, czy udało wam się wygrać od razu. Jeżeli nie będzie was tam, to na pewno skontaktujemy się mailowo. Dzięki. Może jakieś pytania są z publiczności? Tak? Jak to zrobić, żeby budować przedsiębiorstwo, tak jak mówiłeś, na markach personalnych, na osobowościach, które są w firmie, ale nie przyćmić jednak tego całego zespołu, który ciężko pracuje na projekt i też w jakiś sposób go docenić, żeby na arenie międzynarodowej, na arenie narodowej było to rozumiane jako projekt zespołowy, a nie projekt marki personalnej? To jest dobre pytanie, bo ostatnio właśnie się nad tym też zastanawialiśmy w zespole i wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba odpowiednio zrozumieć, do kogo będziemy kierować ten produkt czy tą usługę i zdecydować, czy ta osoba w teamie jest rzeczywiście odpowiednią osobą, którą chcemy, żeby ona prowadziła właśnie tą główną komunikację, ten główny wątek, tą główną nić, bo czasem wydaje nam się, że nie wiem, ten lider, który tylko i wyłącznie jest twarzą tego produktu, najlepiej to zrobi, a to może być błędne założenie. A więc trzeba pamiętać o tym, żeby mądrze i dobrze wybrać na początku. To musiało być szybkie pytanie, bo 2 minuty. Na jak długi okres planujecie przy tak szybko zmiennym rynku i jak to planowanie rzeczywiście wygląda przy realizacji? Ile udaje się zrealizować, ile nie? No i ile ad hoc budżetu zazwyczaj rekomendujecie, żeby ustawić? Okej, planowanie. Konrad Mroczyk, MetaPro. Dzięki, Konrad. Zależy, czy mówisz o planowaniu.
w ogóle przy planowaniu i przy robieniu całej strategii, czy przy planowaniu konkretnej kampanii reklamowej na dane działania? No generalnie strategia no, powinna być w dłuższym okresie. Wiadomo, że wszystko się zmienia, ale no, dłuższy okres, jak sam mówi, to jest przynajmniej rok. Generalnie jak robimy jakąś kampanię, no to cele w niej wyznaczone są dostosowane do aktualnych jakby potrzeb i produktu i do sytuacji na rynku. Zmiany budżetowe w zakresie... A, procentowo. No zawsze warto przy budżecie pamiętać o budżecie awaryjnym, bo dużo się zdarza na rynku, są różne czarne łabędzie, sieci niektóre padają i to są zdarzenia, których niby nie można przewidzieć, ale mądrze dywersyfikując też środki projektu, myślę, że można tego uniknąć i to polecamy. Jak również nie tylko czarnych łabędzi, ale też, jak słyszeliśmy, founderów pod wpływem. Bartek, bardzo, bardzo dziękujemy. Wielkie brawa, mam nadzieję, też od Państwa. Dzięki. I za 5 minut już zaczynamy następny pitch.